Nasz Widzew to program przygotowany przez klub sportowy Widzew Łódź. Dobry wieczór. Program Nasz Widzew wraca po przerwie świąteczno-noworocznej już teraz cyklicznie na antenie Radia Łódź o godzinie 19.10, a w tym pierwszym noworocznym programie Nasz Widzew. Witają Państwa Marcin Tarociński, witam po raz pierwszy w nowym roku. Wszystkiego dobrego przy okazji. Piotr Galiński, kłaniam się również nisko. I cóż, i chyba rozpoczniemy od razu od naszego gościa. A gość wyjątkowy. Nasz gość. A dzisiaj gościem programu Nasz Widzew jest Tomek Gawroński, znany doskonale fanom łódzkiej drużyny. Znany z różnych ról swoich życiowych, ale teraz Tomku zaczynasz z nowym rokiem, zupełnie nową. Już oficjalnie witamy Cię w naszym programie jako dyrektora Muzeum Widzewa. Poważnie to brzmi. Bardzo poważnie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź, witam wszystkich kibiców Widzewa. Ja tylko dodam, że no, wizyta Tomka jest spowodowana tym, iż no, ten rok będzie wyjątkowym rokiem dla Widzewa. Dokładnie. 110-lecie klubu. Wchodzimy już w tej chwili w to 110-lecie, a jednym z najważniejszych elementów jego obchodów ma być powstanie, uruchomienie. Tak naprawdę muzeum już powstało, bo zostało zarejestrowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale tak naprawdę no, prawdziwe otwarcie Muzeum Widzewa. Zgadza się, jesteśmy już zarejestrowani, tyle że mamy dodatek w organizacji do czasu zorganizowania pierwszej wystawy stałej i mam nadzieję, że do końca roku tego 110-lecia Widzewa taka wystawa zostanie zorganizowana. Są organizacyjne kroki podjęte, są wyłonione firmy, które będą aranżowały muzeum. Mam nadzieję, że takie wstępne projekty i oszacowania kosztów do końca stycznia zostaną zarządowi Widzewa przedstawione. Tomku, to jest ogromne przedsięwzięcie tak naprawdę ze względu na to, jakie koleje losu spotykały Widzew, kwestia pamiątek, kwestia całego dorobku materialnego. To wszystko trzeba było odzyskiwać, gromadzić. W tej chwili jesteś w trakcie tej żmudnej pracy. To znaczy z jednej strony z Włodkiem, czyli z moim bratem od kilku lat robimy, przeglądamy różne archiwa, różne biblioteki i tutaj jakąś wiedzę mamy na temat tego, jak ta historia wyglądała. A teraz faktycznie jesteśmy na etapie tego, że próbujemy do tej naszej wiedzy dołożyć to, co pozostało z klubowego archiwum i pamiątek, które przed upadkiem Widzewa były w klubie. Te zbiory są pomału do klubu z powrotem odzyskiwane, katalogowane. Zarząd Widzewa zakupił mega taki rozbudowany program do inwentaryzacji. To wszystko pomału będzie nabierało tempa, natomiast no, próbujemy te wszystkie sprawy uporządkować. Wychodzą ciekawe sprawy niekiedy. To jest interesująca, czasami bardzo żmudna praca. Tomku, to, że muzeum jest zarejestrowane w ministerstwie, to jest pierwsze muzeum, które jakikolwiek klub sportowy w Polsce postanowił w ten sposób prowadzić i właśnie zarejestrować. To się wiąże oczywiście z profitami, ale także z obowiązkami. To znaczy faktycznie jesteśmy pierwszym zarejestrowanym muzeum. Inne kluby mają już to przez dłuższy okres czasu swoje muzea. Jest muzeum w Gdańsku, w Warszawie. Cały czas się mówi o powstania nowych, że nowe powstaną przy tych topowych klubach. Natomiast faktycznie jest to praca i odpowiedzialność, bo tutaj wchodzimy w pewien rygor prawny, który nakłada na nas szereg obowiązków. Nie mamy możliwości czegoś nie zrobić. Musimy dopełnić wszelkie starania, odpowiednio zabezpieczyć zbiory, odpowiednio je zainwentaryzować, odpowiednie zabezpieczenie lokalu zrobić. Także jest to dość duże organizacyjne i pod względem prawnym też przedsięwzięcie. Tomko, a jaki jest oddźwięk w środowisku Widzewa, w środowisku tych byłych działaczy i piłkarzy?
To znaczy tutaj ten pierwszy etap, bo decyzja o tym, że jest coś robione, podjęta została w sierpniu, więc de facto kilka miesięcy temu poświęciliśmy na te sprawy urzędowe, nazwijmy to tak. Natomiast były informowane wszystkie podmioty na Widzewiorę działające, że coś takiego będzie robione. Natomiast no tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość, że trzeba to systematycznie robić. Na razie no, jest sporo do zrobienia. Jeżeli będziemy podejmowali jakieś nowe działania, to będzie to trzeba zakończyć pewien etap. Czyli jeżeli mamy dokumenty, to je musimy uporządkować. Jeżeli chcemy nowe dokumenty, to za czym nie zrobimy porządku ze starymi, nie będziemy podejmowali działań w stosunku do nowych jakichś osób. To jest oczywiście jedna z form działalności, jeden z obowiązków, który na siebie wzięliście. Drugi to była ta propozycja i apel, by wszyscy widzewiacy, szeroko pojęte środowisko, zainteresowało się swoimi pamiątkami, które gdzieś tam leżą czasami w domu, w szafie, na strychu, przynosiło je do klubu. No sam widziałem, że tacy ludzie w klubie się pojawiali, ty z nimi rozmawiałeś, przejmowałeś to, katalogowałeś, oceniałeś wartość. Tak, aktualnie takich osób było blisko 20, które przyniosło swoje pamiątki. Wiadomo, że to są różne rzeczy. Jedne bardzo ciekawe i które no, byłem zaskoczony, że w ogóle coś takiego powstało, jak na przykład komplet serwetek, kalendarze takie nie papierowe, tylko na takiej jakby listewce. Rzeczy, o których w ogóle nie miałem pojęcia. Dużo jest wycinków prasowych, są zdjęcia, ale przed Nowym Rokiem jeden z kibiców przyniósł 4 oryginalne koszulki meczowe, więc odzew jest, tu na pewno będzie to też inaczej wyglądało, jak ktoś zobaczy, że coś fizycznie już jest. Rozmawiałem z koleżanką jedną, która dała mi ogromny zbiór wycinków, takich 12 zeszytów od 80 roku bodajże, no ale pierwsza rozmowa była, że ona musi to u mamy znaleźć, bo to jest na Pawlaczu, więc takie rzeczy się też zdarzają. To jest fajna sprawa, co ludzie przynoszą. Zawsze czeka się z jakąś niecierpliwością. Ja będę dzisiaj czekał w klubie po południu, a jutro w każdą środę do południa. No oczywiście, jeżeli mi obowiązki pozwolą i w danym momencie gdzieś po prostu nie będę musiał no, w ramach obowiązku tutaj jako organizatora muzeum być w innym miejscu. No tak też się zdarza. Ja myślę, Marcin, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta Tomka w naszym studiu. Nie, no na pewno nie ostatnia, dlatego że czekamy już na ten moment, kiedy rzeczywiście będziemy mogli już spokojnie zaprosić do Muzeum Widzewa, dodajmy muzeum, które będzie mieścić się na stadionie przy Piłsudskiego 138, pierwszych gości. Tych na pewno nie zabraknie. Jeszcze trochę pracy. No oczywiście wszystkich zapraszam. Myślę, że niedługo się zobaczymy. Mam nadzieję, że się spodoba. Na marginesie, no ta pierwsza wystawa ma być przekrojowa, dotyczyć całych 110 lat na 110 metrach. Także mamy takie marketingowe hasło na początku. Ta liczba będzie z nami cały rok. Naszym gościem i Państwa w pierwszej części programu Nasz Widzew był Tomek Gawroński, dyrektor Muzeum Widzewa, a my wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Program Nasz Widzew, Piotr Galiński, Marcin Darociński. Drodzy Państwo, dzisiejszy program rzeczywiście zdominowany przez tematy historyczne. Za nami już rozmowa z dyrektorem Muzeum Widzewa Tomkiem Gawrońskim. A przed nami wspomnienie o legendarnym trenerze Widzewa, Jacku Machcińskim, trenerze, z którym klub zdobył pierwsze Mistrzostwo Polskie. Akurat ten rok tak się rozpoczął, że pożegnaliśmy słynnego szkoleniowca Widzewa. Mieliśmy okazję porozmawiać z jego ówczesnymi podopiecznymi, także legendami piłkarskimi drużyny Zalei Piłsudskiego, Andrzejem Gręboszem i Andrzejem Morzejką. Przede wszystkim był kontrowersyjny, to jak wszyscy chyba wiedzą o tym, ale wymagający był na pewno. Z tym, że wymagający był, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jeżeli chodzi o realizację taktyki, ale mimo tego wszystkiego dawał nam dużo swobody na boisku. A w czym tkwił jego sukces? Bo przecież to był bardzo młody trener, który osiągnął z wami no, pierwsze Mistrzostwo Polski. Nie wiem, przede wszystkim chyba w tym, że wkomponował się w zespół, że dotarł do chłopaków. W drużynie Widzewa wtedy było bardzo dużo indywidualności. On stanowił również osobliwą indywidualność, prawda? I mówię tym, dotarł do nas
jako do zespołu i to mu pomogło w tym, żeby skonsolidować zespół na tyle dobrze, żeby zrobić tego mistrza Polski. A czy to były dwie różne osobowości, na przykład ta w klubie i ta poza klubem? To wie pan, to trudno określić, ale z tego, co wszyscy wiemy, no po prostu Jacek zawsze był otwarty i bardzo szczery, że tak powiem, w swoich wypowiedziach i w swoich osądach, prawda? I z tego, co ja go znałem, poza boiskiem też, to był taki sam, no. A jak wy podchodziliście do niego, bo no, trener zawsze kojarzy się jednak ze starszym wiekiem, a to, co mówiłem, no był bardzo młody. Nie, no to oczywiście, no przecież ode mnie był rok starszy w ogóle, prawda? Ja jako też w tym okresie jeden ze starszych zawodników byłem. Także no, dla mnie to był no po prostu chłopak, którym mogłem się dogadać. I dogadywałem się bardzo dobrze, a z tego, co wiem, to równie dobrze miał kontakty z innymi zawodnikami z drużyny, także to chyba było kluczem do tego, że nie miał większych problemów, jeżeli chodzi o indywidualne sprawy po prostu z zawodnikami. Andrzej Morzejko, Jacek Machciński, tak. Trenerem był podobno bardzo twardym, bardzo wymagającym, ale skutecznym. Nie, był bardzo wyrozumiały. Nie był twardy, skuteczny owszem, bo to wszystko tak na zasadzie psychologii chyba z jego strony. Tak jak już wspomniałem, no ja poznałem Jacka, jak był masażystą w Widzewie. Jak przyszedłem tutaj w trzeciej lidze, jeszcze graliśmy, był masażystą, no i później tak troszeczkę przy Jezierskim, jak to się mówi, nabrał tego fachu trenerskiego i no i pociągnął dalej. No. A już z nami, jak wrócił do Widzewa, jak przyszedł, no to już po prostu wiedział, jak z nami postępować, co i jak, znał każdego, jak wysykanie. Także było mu na pewno łatwiej. Znalazł wspólny język, no i tak doszliśmy do mistrzostwa. A w czym tkwił jego sukces? Bo przecież to był niezwykle młody trener, kiedy osiągnął z Widzewem pierwsze mistrzostwo Polski. Ja mówię, no, że troszeczkę psychologicznie podszedł do nas, no, że znał naszą mentalność, na nasze zachowania, w ogóle każdego znał na wylot. I potrafił to wszystko, jak to się mówi, złożyć do kupy i wyszło tak, jak wyszło. No. Szkoda, że tak krótko tylko, że był z nami właśnie po osiągnięciu mistrzostwa. Zaraz go podziękowano za pracę w Widzewie, ale tak jak mówię, no, znajomość tego wszystkiego, no a poza tym był życiowy facet, wiedział co i jak, kiedy, na co może pozwolić, na co nie, no. No i tak się wszystko to związało, że wyprowadził nas wreszcie na same szczyty. No, trzeba powiedzieć rzeczywiście, że dziwna i bardzo tajemnicza sprawa jest z odejściem trenera Jacka Machcińskiego i to zaraz tuż po zdobyciu tytułu Mistrza Polski. No to jest rzeczywiście niecodzienna sytuacja, ale Jacek Machciński odcisnął ogromne piętno na ówczesnej drużynie. No to jest ten pierwszy tytuł Mistrza Polski, to się zawsze pamięta, to zawsze ma ogromne znaczenie dla dalszej historii Widzewa. Oczywiście każdy smakuje znakomicie, ale tego na pewno i tego trenera na pewno kibice Widzewa nie zapomną. No i te pierwsze sukcesy w europejskich pucharach. Manchester United na łopatkach, Juventus Turyn również. Tak, to był niesamowity sezon. To właśnie mało... Niektórzy młodsi kibice mogą tego nie pamiętać. Tak, to właśnie z Jackiem Machcińskim były te sukcesy. Wtedy udało się wyeliminować po kolei, wejść do 1/8 ówczesnego pucharu UEFA. To jest dzisiejsza Liga Europy. Ja tak często tłumaczę, bo rzeczywiście dla niektórych to nazewnictwo może być obce. Marcin, to teraz czekamy na sukcesy, a tym sukcesem ma być awans do pierwszej ligi. Piłkarze Widzewa, jesteś bliżej klubu. Już rozpoczęli przygotowania, aczkolwiek taki pierwszy oficjalny trening dopiero jutro o godzinie 11. Tak, dokładnie tak. Te pierwsze dwa dni, poniedziałek i wtorek, są poświęcone na testy szybkościowe, wytrzymałościowe, siłowe, tak naprawdę sprawdzenie aktualnej kondycji fizycznej całej kadry Widzewa. Ale to jest normalna procedura, nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego. Pierwszy trening, zresztą trening już otwarty dla mediów, to jest środa, czyli jutra. Będziemy na pewno. No i pierwszy sparing 18 stycznia, to jest sobota, z Unią Janikowo. Tak, to będzie pierwszy mecz sparingowy. Wiadomo, że te pierwsze sparingi to jest takie wyczucie gry. Zawodnicy są stęsknieni piłki, o czym zresztą mówią. Miałem okazję rozmawiać tutaj między innymi z Mateuszem Możdeniem. Mówił tak, to już jest ten moment, kiedy fajnie by było pograć, fajnie się spotkać razem, już rozpocząć na dobre te przygotowania. Tych sparingów będzie sporo, będą różni rywale. Jak
Piotrku, doskonale wiesz. Na początek zazwyczaj gra się z drużyną nie z takiej najwyższej, nie z najwyższej półki. Chodzi o to, żeby trochę pograć w piłkę, poruszać się, zorientować się, jak ta dzisiejsza dyspozycja wygląda, a później te stopnie obciążeń będą coraz wyższe i wymagania także. Przypomnijmy tylko, dwa zgrupowania czeka piłkarzy Widzewa. Do Cetniewa udają się 22 stycznia, a następnie 10 lutego do Turcji. Dawno takich przygotowań nie było. Dawno takich przygotowań nie było, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy nawet czy z trenerem Marcinem Kaczmarkiem, czy z prezes Martyną Pajączek w zeszłym roku. Nikt tutaj nie zamierza zlekceważyć choćby najmniejszego drobiazgu w walce o awans do pierwszej ligi. Stąd takie, a nie inne przygotowania. Cetniewo to ośrodek, który Marcin Kaczmarek świetnie zna. Turcja gwarantująca dobre boiska, czyli dużo gry w piłkę, dużo taktyki, zgrania zespołu, tak żeby przyjechać do Polski i być już w 100% gotowym na walkę o pierwszoligowe punkty. Taki jest cel, takie są założenia, trzeba je po prostu, łatwo się mówi, zrealizować. Ja się uśmiecham, bo o przygotowaniach wiemy niemal wszystko, ale nic na razie nie wiemy o nowych piłkarzach. mamy już jednego młodego zawodnika z SMS-u, wiele sobie po nim trener Marcin Kaczmarek obiecuje. Mówił o tym zresztą też jeszcze w zeszłym roku, że 2-3 transfery zawodników, którzy nie będą uzupełnieniem, tylko mają rzeczywiście również wzmocnić zespół Widzewa, tą pierwszą jedenastkę, w najbliższym czasie pewnie należy się spodziewać. To co, za nami pierwszy program noworoczny Nasz Widzew. Tak, pierwszy program tegoroczny, drodzy Państwo, za nami. W przyszłym tygodniu, we wtorek, myślę, że już dużo porozmawiamy właśnie o bieżących sprawach Widzewa, o sporcie, o przygotowaniach. Zawodnicy już będą wyjeżdżać właśnie na obóz do Cetniewa. Oni już tam będą, my będziemy pewnie po pierwszych rozmowach z nimi. Wiele się nam wyjaśni, więc ten wtorek będzie co najmniej równie ciekawy jak dzisiejszy, mocno historyczny, ale 110-lecie to jest wyjątkowy okres. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję. Marcin Tarociński. Piotr Galiński. Do usłyszenia za tydzień. Nasz Widzew to program przygotowany przez Klub Sportowy Widzew Łódź.